Dzień dobry, witam Państwa na oficjalnym kanale YouTube Aircom Pneumatyka Automatyka. Tematem naszego dzisiejszego filmu będą nyple. Wydawałoby się bardzo prosta rzecz, tak? Bo to nic innego jak nagwintowana końcówka z jednej i z drugiej strony, która łączy rurę, przewód lub też inne elementy gwintowane o tej samej średnicy lub też innej. Natomiast jak widzicie tutaj Państwo na naszym stole, jest ich cała masa. Chciałbym opowiedzieć o ich parametrach technicznych, o różnicach między tymi nyplami. I mam tu na myśli nie tylko średnicę gwintów, ale również różnice w samym zastosowaniu oraz w wykonaniu. Kontynuując temat nypli. Mamy tutaj kilka rodzajów i każdy z nich chciałbym Państwu zaprezentować. Pierwszy z nich to nyple w wykonaniu tworzyw sztucznych. Konkretnie jest to PVCU oraz polipropylen. Tak jak widzimy, nyple te mają gwinty oraz przyłącze na klucz. Jest tutaj wersja równoprzelotowa, czyli i z jednej i z drugiej strony mamy ten sam gwint. Oczywiście tego typu nyple występują również, czy tego typu występują również w wersjach redukcyjnych. Tu w tym przypadku mamy 1,5 cale na 2 cale. Tego typu nyple wykorzystywane są z reguły w układach, w instalacjach, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z jakimś agresywnym medium lub ze zwykłą wodą, na przykład wodą demineralizowaną, która to woda wykorzystywana jest w zakładach przemysłowych. Z tego względu, że plastik, czy też właśnie polipropylen, czy PVCU nie ulegają korozji, ale też są właśnie odporne, jeśli chodzi o jakieś obszary jakby z mediami agresywnymi. Tutaj, jak widzimy, mamy dodatkowo jeszcze w tego typu nyplach jakby siodło pod uszczelkę. Możemy tutaj dodać dodatkową uszczelkę lub też ewentualnie nawinąć tutaj innego rodzaju uszczelnienie, niść teflonową, czy nawet spotykałem się, że czasami były też i pakuły do tego wykorzystywane. Takie rozwiązania z tego typu materiałów są chociażby w browarnictwie, wszędzie tam, gdzie budowane są układy, a nawet takie małe jakieś rozlewnie wykorzystywane wykorzystują właśnie tego typu rozwiązania. Natomiast jeśli chodzi o PVCU, na pewno się z tym Państwo spotkali, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z agresywnymi mediami, ale tutaj mam na myśli na przykład chlor. Kolejne z nypli to nyple mosiężne w wykonaniu z mosiądzu niklowanego oraz ze zwykłego mosiądzu. No, tak jak widzimy, nie ma praktycznie tutaj ograniczeń, jeśli chodzi o kombinacje. Mamy nyple redukcyjne, czy też nyple równoprzelotowe. O tym wcześniej nie wspominałem, jeśli chodzi o nyple mosiężne, czy też nyple stalowe, wykonywane są do rozmiarów 4 cale. Powyżej tego, tej średnicy z reguły wykorzystywane już są kołnierze do łączenia wszelkiej maści rurociągów, natomiast do 4 cali spokojnie możemy tego typu nyple spotkać w różnych wersjach, bo tu mamy nyple z gwintami G, z gwintami R, z gwintami NPT, UNF, JIG. No naprawdę jest wiele kombinacji, gwinty metryczne. No, tutaj przez nas najczęściej wykorzystywane gwinty calowe, ale mamy również kombinację gwintu metrycznego i calowego w jednym nyplu. Ja myślę, że to będzie widoczne tutaj na kamerze, że ten nypel jest z gwintami stożkowymi. Ewidentnie widzimy, jak ta średnica się tutaj zmniejsza ku końcowi gwintu. Kolejne z nypli to nyple ze stali. Ze stali zwykłej lub też ze stali nierdzewnej. Tutaj dla przykładu wziąłem taki zwykły nypel redukcyjny. Redukcja z 1/4 na M5. Też tego typu nyple występują. No, możemy je spotkać w instalacjach gdzieś, gdzie potrzebujemy aż tak dużej redukcji. Natomiast tutaj te nyple są to nyple hydrauliczne i tutaj właśnie mamy w wykonaniu ze stali nierdzewnej lub też ze stali zwykłej. Nyple hydrauliczne charakteryzują się tym, że mają tutaj
podcięty, a właściwie no, wykonany stożek. Stożek ten służy do uszczelnienia tego nypla w momencie wkręcenia go do układu. Tu jest jeszcze siedzisko, na którym możemy zamontować uszczelkę, ale w dużej mierze to uszczelnienie następuje właśnie tutaj przy tym stożku. Mam tutaj mówkę, którą mogę wykorzystać, aby Państwu pokazać. Tutaj mamy specjalny też właśnie stożek jakby na zewnątrz, tutaj mamy stożek w nyplu i po skręceniu tych dwóch elementów następuje uszczelnienie. No, musimy dodatkowo jeszcze dokręcić to kluczem. Bardzo często też tego typu rozwiązania wykorzystywane są właśnie do łączenia przewodów hydraulicznych. No po to, aby przenieść to wysokie ciśnienie. Również tak jak Państwo widzicie, mamy w wersji redukcyjnej, czyli mamy mniejszy, większy gwint. Jeśli chodzi o zastosowanie, no to wszelkiej maści układy hydrauliczne, akumulatory zasilające, pompy hydrauliczne, cały przemysł transportowy, no wszędzie tam, gdzie jest hydraulika używana chociażby do otwierania zamków, do naczep z siłownikami hydraulicznymi. Kolejne nyple, bo też możemy o tych elementach tak powiedzieć, to tak zwane przedłużki nyplowe. Tak jak Państwo widzicie, no to jest nic innego jak kawałek rury nagwintowany z jednej i z drugiej strony. Tego typu rozwiązania występują w naprawdę wielu wersjach gwintowanych, ale również i w różnych długościach. Bardzo często tego typu przedłużki no, są potrzebne, nie możemy wykorzystać zwykłego nypla, bo jest za krótki. Ja nawet u siebie ostatnio, budując układ takiej hydrauliki w domu, czyli wody użytkowej, wykorzystałem właśnie tego typu nypel. Potrzebowałem przejść przez ścianę, zrobić jakby dłuższą tą końcówkę i właśnie tego typu nypel gotowy sobie zamówiłem, żeby nie musieć tego samemu wykonywać. Są w różnych wersjach. Tutaj mamy wersję ze stali zwykłej, mamy tutaj również mosiądz, mamy tutaj nawet wersję ze stali nierdzewnej, dodatkowo gwintowaną z jednej strony. Dlaczego nypel? Bo tą końcówkę możemy tutaj wspawać w jakiś układ. My dla jednego z naszych klientów wykonywaliśmy takie specjalne rozwiązanie zbiorników i właśnie tego typu kruczce były przez nas wykorzystywane po to, żeby móc dospawać do układu. Wtedy nie musimy tutaj wykonywać jakichś dodatkowych kombinacji, po prostu wypalamy otwór, przykładamy taki nypel, obspawujemy, już mamy gwint zewnętrzny, jakieś przyłącze do zbiornika, czy też do jakiegoś zasilacza. Naprawdę rozwiązań jest bardzo wiele. Tutaj też jako ciekawostka przygotowałem dla Państwa nypel wykonany z polipropylenu, nypel, który ma podejście pod klucza, a jest jakby w całości wykonany właśnie, mówiąc kolokwialnie, z plastiku, tak? Akurat to jest przyłączamy 3/4 cala, ale również jest kilka różnych wersji. I tu ostatnie z nypli. Nyple nazwałem je nietypowe. Nietypowe dla nas z tego względu, że tak jak Państwo wiecie, my pracujemy głównie w obszarze pneumatyki. Tego typu nyple wykorzystywane są głównie w hydraulice, a ich nietypowość polega na głównie na gwintach, które tutaj występują. Mamy tutaj gwinty NPT, JIG, mamy gwinty M, czyli gwinty metryczne, również z rozwiązaniem JIG. Mamy nyple w wersji zwykłej, gwintowanej, z gwintami calowymi, a na przykład z drugiej strony NPT. Naprawdę tych kombinacji jest bardzo dużo. Rzadko spotykamy się z tym, że nie możemy znaleźć takiego typowego nypla, a już wtedy, gdy coś takiego się trafi, no to po prostu wykorzystujemy mufę i wkręcamy z drugiej strony no, gwint odpowiedni, który jest dedykowany do danego rozwiązania. Mówię o tym nie bez kozery, bo coraz więcej maszyn trafia po prostu do Polski z różnymi nietypowymi rozwiązaniami tutaj dla nas i wtedy klienci bardzo często poszukują, a tak jak widzimy, tych rozwiązań jest bardzo dużo. Tutaj też nypel, jeszcze dodatkowo z nakrętką, nypel, który dedykowany jest do hydrauliki, ale mają tutaj przedłużony
przedłużoną jakby tą końcówkę, bo można to było wkręcić w cały układ i dodatkowo jeszcze skontrować, aby nie ten nypel nam się nie wykręcał. I ostatnie z ciekawostek, jak chciałem powiedzieć, to rozwiązanie bardzo często jest wykorzystywane w właśnie układach hydraulicznych, bo te nyple, jak już wspominałem, są dedykowane głównie do hydrauliki. Mamy tutaj specjalne wyfrezowanie, w którym montujemy uszczelkę. Nie musimy tutaj dodatkowo jeszcze nawijać jakichś uszczelnień, dawać jakiś klej lub też innych możliwych rzeczy do uszczelnienia, tylko po prostu dokręcamy tą uszczelkę, dokręcamy ten nypel do końcówki, w której ona ma być wkręcona. Wtedy to uszczelnienie jest tutaj doczołowe. W momencie, gdy to dokręcimy, ten układ jest szczelny. Jeśli chodzi o nasze nyple, to tyle. Zapraszam Państwa do komentowania naszego odcinka, do zadawania pytań dotyczących nypli, ale i nie tylko, gdyż jest to motorem napędowym do naszych kolejnych filmów. Zapraszam również do subskrybowania naszego kanału i koniecznie do odwiedzenia naszej bazy wiedzy, w której to bazie wiedzy dzielimy się nowinkami technicznymi.